Cześć kochana, już dawno temu obiecałam Wam, że zrobię tutorial o tym, jak układam włosy. Ja ten filmik nagrywałam parę razy. W końcu zdecydowałam, że nagram go już ostatni raz. Tak naprawdę to jest w sposób bardzo prosty. Ja nigdy nie przepadałam jakoś za takim zbytnim układaniem włosów. Ja mam naturalnie kręcone włosy. One kiedyś były jak sprężynki, takie średnicy ołówka. Miałam włosy na głowie, taką szopkę ze sprężynek i to, oj, to był ciężki okres dla mnie, naprawdę. Ale one się z czasem jakoś rozprostowały naturalnie i chociaż ja miałam taki okres, kiedy naprawdę mocno je prostowałam prostownicami, szczotkami, suszarkami itd., to teraz staram się używać tej prostownicy jak najmniej. Praktycznie tak używam prostownicy tylko do grzywki, która jest taka dość nieznośna. I staram się ewentualnie postawić tylko te przednie warstwy tutaj włosów, które są i tak najbardziej nawilżone ze względu na to ciągłe głaskanie rękoma, obecność blisko twarzy itd. No ja chciałam też układać włosy w taki szybki sposób, który nie wymaga ode mnie jakichś zdolności fryzjerskich, nie wiadomo jakich, i który umożliwiałby mi to układanie w takim moim naturalnym rytmie dnia, czyli ja myję po prostu włosy wieczorem, związuję sobie w te kucyki, co Wam też zaraz pokażę, i one sobie tak wysychają, związuję je tak na noc i rano po prostu tylko prostuję grzywkę i te przednie warstwy, jeśli ewentualnie chcę, no żeby one były proste, czasem je zostawiam, no i tak to jakoś wygląda. To jest taka dość naturalna, zupełnie nieidealna fryzura. To nie jest fryzura hollywoodzkiej piękności, które każdy kosmyk mają nawinięty na lokówkę. I w stosunku do innych fryzur, które wykonujemy przy użyciu takiego termicznego utrwalenia, jak prostownicy czy lokówki, nie niszczy włosów tak bardzo, ponieważ po pierwsze włosy wysychają nam same w trakcie nocy, zwinięte bezpiecznie w kucyki, a po drugie prostujemy tylko te przednie części włosów, więc naprawdę wysoką temperaturą traktujemy zupełnie niewielką część z nich. Tutaj już jestem ja z moimi normalnymi włosami i narzędziem tortu, 30-letnią prostownicą, mają taką bardzo, bardzo starą. Moje naturalne włosy wyglądają właśnie mniej więcej w ten sposób, chociaż ja wiem, że Wy mnie kojarzycie głównie z filmików z prostą, taką właśnie podwiniętą grzywką. Ja tak naprawdę wolę takie moje bardziej falowane, kręcone naturalnie włosy, ale często wygodniej mi jest tą grzywką przeprostować i po prostu wtedy nic nie leci mi do oczu i te kosmyki się tak nie wywijają, bo one są naprawdę często bardzo upierdliwe, ale i takie bardzo lubię. Zadowalający stan moich włosów obecnych zawdzięczam dwóm kosmetykom i to są kosmetyki z serii L'Oreal Professionnel, to jest maseczka Absolute Repair i szampon Absolute Repair, które wyglądają właśnie tak. Moje włosy teraz skręcone są w ten sposób, ponieważ na noc skręciłam je w taką fryzurkę Chun-Li albo Lei z Gwiezdnych Wojen, którą pewnie już kojarzycie z pierwszej części filmiku. To są takie ślimaczki, w które zwijam włosy po umyciu, kiedy one już sobie troszeczkę przesną, więc robię to mniej więcej w ten sposób. Myję włosy wieczorem i czekam, aż one staną się troszeczkę bardziej suche, nie takie bardzo mokre. Wtedy sobie je rozczesuję i dzielę je na dwie sekcje. Z jednej i z drugiej strony zwijam je w takie ślimaczki, dokładnie w taki sposób, jaki teraz widzicie. Zostawiamy tak na 2 godzinki i chodzę sobie po domu, kiedy włosy wysychają. Mi one tak się trzymają całkiem naturalnie, ale wiem, że wasze mogą się rozplątywać. Jeśli chcecie, możecie użyć gumeczek albo jakichś spineczek, takich spineczek łapek albo ząbków, które bardzo fajnie te włosy trzymają. Jeśli chcemy, aby nasze włosy były bardziej uniesione od nasady i żeby skręt zaczynał się szybciej, musimy je związać o wiele wyżej. W tym wypadku tutaj robimy sobie takie kucyki o wiele wyżej. Po 2 godzinach ja te moje ślimaczki rozprostowywuję i zwijam je w takie 2 rureczki. Tak zwijając je chodzę sobie następną godzinkę albo 2 godziny i pozwalam im już całkowicie przesnąć. Jeśli chcemy, aby poszczególne kosmyki bardziej różniły się skrętem, możemy zrobić na głowie takie ślimaczki 4 albo 3, czyli załóżmy 2 z przodu u góry i 2 z tyłu na dole, albo 2 u góry po bokach i 1 z tyłu. Ja często tak robię, zrobiłam to tym razem. Dzielimy włosy na 3 albo 4 partie, 2 tutaj od strony grzywki na górze i też zwijamy i drugą podobnie. Z tyłu za łóżkiem też wywijamy i robimy takiego samego ślimaczka. Jeśli chcemy, aby nasze fale były troszkę takie luźniejsze i delikatnie większe, to w końcowym momencie wysychania ważne jest, żebyśmy je albo całkowicie rozpuściły, albo związały bardzo delikatnie. Ponieważ jeśli pójdziemy spać w takich związanych gumeczką włosach, to te fale będą bardzo drobne i takie bardzo
ostre. Jeśli te włosy zwiążemy w ten sposób bardzo delikatnie i luźno do spania, wtedy one jakoś naturalnie się jeszcze podkręcą, nie wiem, wygną od poduszki, pościeli. Jakieś tego typu rzeczy się z nim będą działy, ale to będzie wyglądało naturalnie i te fale troszkę się poluzują. Teraz oddzielam takie dość niewielkie pasmo przednich włosów, rozczesuję je szczotką i zakręcam na prostownicy w ten sposób, że przejeżdżam prostownicą wzdłuż do mniej więcej połowy długości tych włosów i od połowy zaczynam wykręcać je do zewnątrz. Wkręcam włosy, troszeczkę przytrzymuję, żeby nabrały tego skrętu. Myślę, że to jest tak naprawdę łatwiejsze do wykonania lokówką, ale ja jej nie posiadam. Jeśli włosy potrzebują poprawki, to robię to drugi raz, no i kiedy włosy są już mniej więcej zwinięte w taki sposób, jaki mnie satysfakcjonuje, przechodzę do drugiej strony. A z drugiej strony wiadomo, to samo. Jeśli włosy są zbyt poskręcane, to za pierwszym razem po prostu staram się je rozprostować. Zawsze robię to po takim dobrym wyczesaniu szczotką, kiedy one się jednak troszkę mniej niszczą. No i znowu nakręcam je na prostownicę. Kiedy dochodzę do połowy długości, zaczynam je wykręcać do zewnątrz. Przytrzymuję troszkę na prostownicy, żeby ten skręt się utrwalił, a potem puszczam. No i to jest wszystko. Jak widać, bardzo prosta sprawa, nic trudnego. Taki efekt możecie też osiągnąć, jeśli nawiniecie swoje włosy na wałeczki. Wtedy możecie je bardziej utrwalić, na przykład używając pianki. Jeśli macie włosy naturalnie proste, myślę, że taka prostownica nie będzie dla Was najlepszym rozwiązaniem, ponieważ de facto takie proste włosy najtrudniej pokręcić prostownicą. Ja bym chyba w takim razie użyła wałeczków, jakiegoś dobrego utrwalacza. Ja naprawdę bardzo często używam wałków, takich, to są takie większe wałki o większej średnicy z Rossmana, tam są naprawdę bardzo fajne wałeczki, ale tutaj akurat nie miałam ich i nie miałam jak Wam pokazać, już obiecałam ten film, więc po prostu użyłam prostownicy. Fakt faktem, że ja nawet przed nawinięciem na te wałeczki grzywkę muszę wyprostować, żeby to się ułożyło tak jak trzeba. Jak sobie pomyślałam, że z racji długiego oczekiwania na ten tutorial fryzurowy, który najprawdopodobniej niestety nie pomoże dziewczynom o prostych włosach, w ramach pocieszenia będą takie dwa tuli na telefon do rozdania. I teraz ja je znalazłam w jakimś chińskim centrum, gdzie są różne takie dziwne, śmieszne rzeczy i one były przy kasie i mi się strasznie spodobały. Nie wiedziałam, który wolę, więc kupiłam sobie obydwa. Ale pomyślałam sobie, że po co mi etui na telefon, skoro mój telefon i tak już wygląda, jakbym miał zaraz umrzeć. A jakbym miała go jeszcze wyjmować z jakiegoś trzeciego opakowania, czy też jeszcze z czegoś oprócz torebki, czy też kieszeni, to bym chyba zwariowała, więc takie dwa pójdą do Was. Jeśli wolicie któryś kolor, to piszcie mi na blogu. Tam jest też pytanie, na które chciałabym, żebyście odpowiedziały. No i tam będzie mi to łatwiej wylosować, to już wiecie. Także tam się zgłaszajcie, piszcie, który kolor Wam się bardziej podoba. Mi się chyba bardziej podobał fioletowy, chociaż na początku bardziej mi się podobał kremowy. Ale fioletowy jest taki bardziej pasujący do brunetek. No i to jest wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało, ja się postaram wszystko jakoś wytłumaczyć. Jeśli macie jakieś problemy z tym układaniem włosów, to może też piszcie, może postaram się coś wymyślić razem. No i tyle, także dzięki za uwagę, do zobaczenia i całuski, pa pa.